Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 249 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomócmy się słowami pieśni z księgi Syracha, rozdział 31, wersety od 8 do 11. Błogosławiony bogacz, w którym nie znaleziono winy, który nie gonił za złotem. Któż to jest? Wychwalać go będziemy. Uczynił bowiem rzeczy podziw wzbudzające wśród jego ludu. Któż poddany takiej próbie pozostał doskonały? Poczytane mu to będzie za chlubę. Kto mógł zgrzeszyć, a nie zgrzeszył, uczynić źle, a nie uczynił. Dobra jego będą trwałe. A zgromadzenie wyliczać będzie jego miłosierne czyny. Dziś rozpoczynamy lekturę księgi Pieśni nad Pieśniami, której autorstwo przypisuje się synowi Dawida, królowi Salomonowi. W rozdziałach pierwszym i drugim znajdziemy opisy miłości i tęsknoty między oblubienicą a oblubieńcem, które wyrażają głębokie uczucia i pragnienia. Teksty te ukazują miłość jako piękną i pełną namiętności relację, która jest zarówno osobista, jak i symboliczna, przedstawiając miłość Boga do Jego ludu. Pieśni nad pieśniami Salomona. Niech mnie ucałuje pocałunkami swych ust, bo miłość twa przedniejsza od wina. Woń twych pachnideł słodka Oleje grozlany i Twe, dlatego miłują Cię dziewczęta. Pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy. Król wprowadził mnie do swoich komnat. Cieszmy się i weselmy Tobą, sławmy Twą miłość nad wino, jakże słusznie Cię miłują. Czarna jestem, lecz piękna. Córki jerozolimskie jak namioty Kedaru, jak zasłony szalma. Nie patrzcie na mnie, że jestem czarna, że mnie spaliło słońce. Synowie mej matki rozgniewali się na mnie, postawili mnie na straży winnic, a ja mej własnej winnicy nie ustrzegłam. O Ty, którego miłuje dusza moja, wskaż mi, gdzie pasiesz swe stada, gdzie dajesz im spocząć w południe, abym się nie błąkała wśród stad twych towarzyszy. Jeśli nie wiesz o najpiękniejsza z niewiast, pójdź za śladami trzód i paś koźlęta Twe przy szałasach pasterzy. Do klaczy mej w zaprzęgu faraona przyrównam Cię, przyjaciółko moja. Śliczne są lica Twe wśród wisiorków, szyja Twa w koliach. Wisiorki zrobimy Ci złote z kuleczkami ze srebra. Gdy król na uczcie przebywa, nard mój roztacza woń swoją. Mój miły jest mi woreczkiem Miry między piersiami mymi położonym. Gronem henny jest mi umiłowany mój w winnicach Engaddi. O, jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jak piękna, oczy Twe jak gołębice. Zaiste piękny jesteś, miły mój, o, jakże uroczy, łoże nasze z zieleni. Belkami domu naszego są cedry, a cyprysy ścianami. Jam narcy z szaronu, Lilia dolin. Jak lilia pośród cierni, tak przyjaciółka ma pośród dziewcząt. Jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak ukochany mój wśród młodzieńców. W upragnionym jego cieniu usiadłam, a owoc jego słodki dla mego podniebienia. Wprowadził mnie do sali biesiadnej i godłem Jego nade mną jest miłość. Posilcie mnie plackami z rodzynek, wzmocnijcie mnie jabłkami, bo chora jestem z miłości. Lewa Jego ręka pod głową moją, a prawica Jego obejmuje mnie. Zaklinam was, córki jerozolimskie, na gazele, na łanie polne. Nie budźcie ze snu. Nie rozbudzajcie miłości, póki sama nie zechce. Głos mojego ukochanego, oto on, oto nadchodzi. Biegnie przez góry, skacze po pagórkach. Umiłowany mój podobny do gazeli, do młodego Jelenia. Oto stoi za naszym murem, patrzy przez okno, zagląda przez kraty. Miły mój odzywa się i mówi do mnie: Powstań, przyjaciółko, ma. Piękna ma i pójdź. Bo oto minęła już zima, deszcz ustał i przeszedł. Na ziemi widać już kwiaty, nadszedł czas przycinania drzew i głos synogarlicy już słychać w naszej krainie. Figowiec wydał zawiązki owoców i winne krzewy kwitnące już pachną. Powstań, przyjaciółko ma, piękna ma i pójdź. Gołąbko ma ukryta w rozpadlinach skały, w szczelinach przepaści, ukaż mi swą twarz. Daj mi usłyszeć swój głos. Bo słodki jest głos Twój i twarz pełna wdzięku. Schwytajcie nam lisy, małe lisy, co pustoszą winnicę, bo w kwieciu są winnice nasze. Mój miły jest mój, a ja jestem Jego. On stada swe pasie wśród lili, nim wiatr wieczorny powieje i znikną cienie. Wróć, bądź podobny, mój miły, do gazeli, do młodego jelenia na górach Beter. List do Rzemian, rozdział trzynasty, wzywa wierzących do posłuszeństwa wobec władz cywilnych, jako ustanowionych przez Boga oraz do życia w miłości która wypełnia wszystkie przykazania. Paweł podkreśla konieczność uczciwego życia, odzwierciedlającego moralność i wartości chrześcijańskie, oraz podkreśla bliskość zbawienia, wzywając do życia w świetle, a nie w ciemności. Każdy niech będzie poddany władzom sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga. A te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy, przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. Jest ona bowiem dla Ciebie narzędziem Boga prowadzącym ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzania sprawiedliwej kary temu, który czyni źle. Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie. Z tego samego też powodu płacicie podatki. Bo ci, którzy się tym zajmują, zwoli Boga pełnią swój urząd. Oddajcie każdemu to, co się mu należy. Komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu uległość, uległość, komu cześć, cześć. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił prawo. Albowiem przykazania nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne, streszczają się w tym nakazie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną. Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w pana Jezusa Chrystusa. I nie troszczcie się zbytnio o ciało dogadzając rządzą. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia Wrog. Do usłyszenia!